Halo, halo, dzień dobry, witam z nim bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Days Gone'a i jedziemy sobie zobaczyć... Oh fuck. Co chce od nas dokładnie O'Brien, bo mówił, że nam może pomóż. Ale żebyśmy coś pomogli najpierw jemu. No więc jedziemy zobaczyć, co to się tam będzie działo. Oczywiście będziemy musieli niestety się prześlizgnąć przez tych wszystkich kurde... strażników Nero i nie wiadomo czego. Czy ja jestem w stanie w ogóle tu przejechać? Co oni ten obóz mają nieogrodzony? O nie, źle. No tak, banda gwałci... Ktoś jest w łapce, muszę pomóc. No nie, tupko! Bo diabła tak biega jak... Otworzyć ogień! Dostałem! O, to jest pistoleciku to. To ja z pistoleciku, no i tyle was widzieli tutaj. Ci się nie przyda. Sikiera? No... spoko. To drugie ma większą wytrzymałość, ale obrażeń to to za cholerę nie ma. Nic z tego nie ma obrażeń swoją drogą. O, maczeta jedynie. Nie ma taką samą wytrzymałość jak tam, jak ta sikiereczka. Leci już ten helikopter. W końcu. No ale ja tu chciałem pomóż tej pani. O, temu panu, dobra. Potrzebuję pomocy! Mam jak to zrobić? Zaraz cię stamtąd wyciągnę. Hej, hej, słuchaj! W syfie jest niebezpiecznie, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Gdzie? Gdzie? Pokaż mi, pójdę tam! O, teraz mamy trzy. W Hot Springs. No, strasznie tanio. Idź do Majka, gościu. Hej, masz najbliżej. Znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyłam. Było po mnie! Jasny kwit! Rozumiesz? Strasznie dziękuję! Porany, dziękuję! No bo spierdzielaj! Powiedz, że to był St. John. Tico. Dobra, leć i nie daj się złapać. Podniosło tę szmatę? W końcu nie wiem. Amunicji nie dokupiłem, no ale w tej misji raczej nam nie będzie potrzebna, bo będziemy się skradać. A co się pojawiło tu teraz? Potrzebuję twojej pomocy. A to? Szukając lisy. To się wydaje być spoko. To chyba o ten helikopter chodzi, mi się wydaje. Nie wiem, czy o helikopter, ale... jadę tam, bo ta misja brzmi zdecydowanie ciekawiej niż pomaganie O'Frierowi. Tylko nie wiem, czy teraz mnie nie anuluje tamtej misji. Nitra niestety nie mamy za dużo. Gdzie możliwość rozbudowania tego, ale no... ja w żadnym z tych obozów nie mam wystarczająco wysokiego poziomu reputacji, żeby... To musi być tutaj. Lisa, już po ciebie idę. Musi gdzieś tutaj być. Zombiaki. O Jezus, i tu jest 6 gniazd. Do wypalenia. Jedno już widzę. Czuję smród. Tam jest kolejne gniazdo. Tak, spalmy je. Gdzie druga moja jesteś? Dobra. Czy ja jestem w stanie wypalić to stąd? Nie jestem pewien.
Chyba tak, bo... Biegły szarańcze. Ja nie mam za dużo amunicji na takie zabawy. Gdzie jesteś, dzieciaku? Aha, Lisa to jest tam... O Jezus, to nie jest moja żona. Podupcyły mi się osoby. Nie wiem, czy to złapało. Dobra, czyli jednak muszę pomóc frajerowi. Żeby się dowiedzieć, co dalej z żoną. No ale dobra, w tym odcinku wypalimy sobie te gniazda. I znajdziemy małą. O ile mi styknie koktajli, bo... Już nie mogę, no to sobie nie wypalimy chyba. Dobra, drugie gniazdo zniszczone. Masz cholera, musisz gdzieś tu być. Ale pewnie będzie... O god, to w pizdu rzeczy pewnie będzie, żeby sobie popodnosić. Porobić. O właśnie, już mamy jedną rzecz. Czy tego im brakowało? Tego im brakowało. Czy tu jest kolejne gniazdo? Nie, to wygląda jak to, które właśnie spaliłem. A. Kolejne składniki. Butelka, dawaj butelkę. To się zawsze przyda. Dobra, czy mnie oznaczyło gdzieś już jakieś inne? Nie, jeszcze nie. Ale to jest, z tego co widzę, mało domków, a dużo gniazd, więc to musi być praktycznie w każdym. Przynajmniej w większości. Nie chcę nogi od stołu. Tutaj może? Gdzie te głupie gniazda? No nie, to jest to drugie gniazdo, co wypaliłem. Więc to też nie tu. Może tu? Kici, kici, gniazdo, kici, kici. Jejeb, jakie to skupie. Dobra, może po prostu tę lisę będę szukał i tyle. Zamknięte. Czyli to ta chałupa. Tylko jak tam wejść? Może ta chałupa? Mam cię. Na chuj mi ta pułapka.
O, to tak będę chodził po tym wszystkim i szukał jednego i drugiego celu. Bezcelowe szukanie tych celi. Celów. To już wypaliłem. Ja pierniczę. Ta masma kula się schowała. Zamknięte na głucho. O, dobra. Nie, tak też nie przejdę. O. O, ona pewnie przeszła. Tędy, tak. Powinno się udać. Tutaj. Hop, hop. Jest ktoś w domu? Tutaj Deacon. Pedofil chce zgwałcić małą dziewczynkę. O Jezus. Chcę ci pomóc, naprawdę. Sprawa. O, szkoda, że nie byłeś takim cwaniakiem, jak przychodziliśmy tu. Nie. Wrócę później. Dokończę wypalanie tych gniazd. Ach, kurwa, racja. Muszę dokończyć wypalanie gniazd. Gdzie? Nie ma tu żadnego gniazda, Menelu. Dziewczynki też nie ma. To charakter pisma Lisy? Chcę zapomnieć. Okej, czyli ona tu była. Ale spierdoliła. Jak coś co mogłaby napisać. Udaj się na miejsce, potrzebuję twojej pomocy. A to jest to. To jest to, ale gdzieś jakaś mi się załączyła chyba inna misja. Z małą dziewczyneczką. Czy mi się nie załączyła? No nie widać nic. Ty jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczna. Nie wiem. Dobra, ten frajer potrzebuje naszej pomocy. Nie wiem, czy się chce wkurwiać z tym. Jakby to powiedzieć, z tym systemem skradania się, czy po prostu wypalimy sobie tutaj resztę tych obozów. Byłoby na pewno przyjemnie. Udało się. O, coś tam za to dostajemy zawsze. Także ja sobie to zaznaczę, o ile gra nie będzie świrowała. Kurde, ale ten obszar nie jest taki mały. Dobra, i
zrobimy to tak, pójdziemy od tego domku, tu, tu, a potem tu, tu, tu. Tu jest jeszcze jakaś chawira. Możliwe, że tam się coś kryje. Ty, kto to? Ewidentnie, kurwa, wrogowie. Co ja się wpierdzieliłem? Ktoś dostał! Zombiaki właśnie wygrały? Nie słychać ani strzałów, ani nic. Dobra, czy ja byłem... A, byłem tu. Byłem tam. Sprawdźmy tą chałupę. W tej chałupie też byłem i tu nie było żadnego gniazda. Na 59%. No nie ma. Dobra, czy leci... Jezus, co ty robisz? Nie strasz. Czyli lecimy dalej. W tej chałupie też byłem, nie? Ona się tu ukrywała, w sensie lisa, przez jakiś czas, ta. Tu też nic nie było. Tu nic nie było, pokaż mi mapę. Czyli idziemy teraz do tego dużego domu, aczkolwiek tu przede mną jest. Jakaś hacjenda. No gdzież ty mnie dopadłeś? Ała. Nie mam tunika już niestety. Czy to jest gniazdo? Nie, tu też wypaliłem. Na bank to wypaliłem, bo to jest ta szafa. Dobra, i co mamy dalej? No nie wiem, no pójdę w tą stronę, bo... Nie wiem, czy to będę opuszczał w końcu tą strefę, czy nie. Bo mogą tu być jeszcze gniazda. I już jedno widzę nawet. Bo mi się wydaje. Gdzie ono jest? Jebane gniazdo. Musi być gdzieś blisko. Pytanie, co jest tu? To wygląda intrygująco. No ale przejścia to my tu nie mamy. Czy to będzie koniec mapy? No nie, no tu jest jeszcze tyle przestrzeni. Dobra, trzecie gniazdo żeśmy rozczłonkowali na kawałeczki. Tylko teraz te zombie się będą panoszyć. Możliwe, że jeszcze w tym czymś będzie. Smród gniazda. Musi być gdzieś tutaj.
Jeszcze jest, proszę bardzo. Czuję smród. Muszę być już blisko. Troszkę ich podrażniliśmy. Fakt, w którą stronę? Pytanie, czy jeszcze jedno jakieś gniazdo się tu nie kryje? No same nie wiedzą, co się dzieje. Tam u góry? Czy to nie jest gniazdo? Może być. Dobra, ja potem. Jest gniazdo. Dobrze myślałem. Tylko gdzie? O, fuck, tutaj. Można było go zabić. Czy ją w sumie? Coś tu mamy? Nach. Takie wejście tylko, żeby gracza strollować. Dobra, palimy ten śmietnik. Kurwa, to ohydnie wygląda. Co, i na mapie ostatniego nie mamy, czyli to będzie gdzieś musiało być tu po tej prawej stronie, mi się wydaje. Ja pierdolę, ci z okna wyskakuję. Pięć na sześć, chyba że tego na dole nie zaliczyło, ale chyba zaliczyło. Nie jestem teraz pewien. Może to jest gniazdo? Ta. I dupie i madło. Powiedz, że czujesz tu gdzieś gniazdo, a nie... Co tutaj mamy? Nic specjalnego. O, chyba je widzę. Siema. No dokładnie, ja już je widziałem. Tam co jest? A znak. Dynamit? Skąd mam dynamit? Bomba różowa. Nie mogę tworzyć. Następne gniazdo, do dzieła. Gdzie? Ty je widzisz. Wykorzystam to. O, tutaj. No i dobra, elo. Mamy oczyszczoną strefę lęgową. Jakimś tam czymś. Zrobione. Cholerne świruzy. Teraz będzie bezpieczniej tam jeździć. No, zdecydowanie. I wzrosło zaufanie. Czy my dostaliśmy właśnie pierwszy poziom przyjaźni z nimi?
Chyba tak. Fajnie. Tu nic takiego. A nie, jest. Faktycznie. Pierwszy poziom, bo żeśmy im oczyścili. No to fajnie, no. Opłaca się to wszystko tutaj czyścić. Wyczyściłem tylko jedno. Jedno to, drugie to. No tu mam jeszcze gdzieś. Na północy. To też się... Kiedyś tam wybierzemy i w sumie tyle tych gniazd by było obecnie. Gorzej z tymi hordami, no bo one gdzieś tam się randomowo pojawiają. Czy ja muszę jechać aż tak? Czy nie mogę jechać tu? Mogę, okej. Ale moi drodzy, to sobie zrobimy w kolejnym odcinku, także dzięki za uwagę, do usłyszenia, hej hej.